Witam Was w kolejnym odcinku, szóstym z trzeciej edycji livesmc.pl. No i co? Witam Was na tle tego pięknego wulkanu i sniferów, które nam zwiały. Bo oczywiście domek, który jest za mną, został troszkę przypalony. I był chyba dwa razy odbudowywany. I magazyn też przy okazji się zjarał, który na timelapse niestety zrobiliśmy. No, a tutaj widzimy piękną kaczuchę, którą Klacz zbudował. Kaczucha, klaczucha, po prostu. Piękna klaczucha. Proszę bardzo, kaczucha, klaczucha. Od Klacza i od Klacza. Proszę bardzo, ładnie on tu zbudował. Kaczuszka piękna, tu widzę żabandole, tu piękne te, jakieś te kwiatki, fajnie. No, domek niestety został przypalony, a już był naprawdę ładnie wykończony. Na szczęście próbujemy go cały czas odbudowywać, więc to jest, nie jest taki problem. Tutaj mamy wioskę. No. Więc mamy tutaj jeszcze właśnie wioskę. Bo tak sobie pomyślałem. Było tu trzech villagerów. I oni nagle się rozmnożyli, jak widać. Ponieważ postanowiłem tutaj zrobić mini wioskę, taką polanową. I tu zbudowano takie ładne domki. Takie wiecie, typowe z polany, tylko lekko przerobione. No takie bardziej detale, o. No to jest coś w stylu wioski z polany. Tutaj i z tego co zauważyłem, to te wiśniaki zachowują się jak normalnie w wioskach, czyli tworzą golemy. O pewnych porach mają te swoje chyba zebranie, które zaraz będzie. I zbudowałem póki co dwa warianty tych domków wiśniackich. Te takie prostokątne, większe oraz te mniejsze kwadratowe domki. I to są takie kształtem przypominające domki właśnie te polanowe. Tutaj z racji, że mamy troszkę niedziałającą teraz aktualnie farmę sniferów, bo te wszystkie snifery, które w wyniku pożaru po prostu nam się porozpieprzały po całej działce, za przeproszeniem. No, no i tu mamy taki wariant domku terakotowego, nie? Bo czasem na polanach są domki z terakoty, więc tutaj też to wykorzystałem. No i ja te obramówki zrobiłem z Blackstone'a, tutaj z kamienia oraz tutaj te jakby, no te tutaj podpory takie zrobiłem z tego, z z ciemnego dębu. Natomiast tutaj Kubarele zrobił nam fontannę, która przechodzi w wielkie akwarium i tutaj na dole pływają sobie aksolotle. Może zlecę bardziej na dół? Tylko bezpiecznie, żeby sobie to temu nie rozwalić. Tak można by zlecieć. I właśnie, tu są aksolotle. Pytanie, czy one tu są? Nie no, są. I w następnym odcinku to jest ta dziura, którą ostatnio skopywaliśmy właśnie. I tutaj Kubarele nam zrobił aksolotle ładne. I na następnym odcinku, na timelapsie, będziemy budować właśnie schody tam na górę. Natomiast dzisiaj udamy się, widzowie, do endu. I na timelapsie będziemy sobie tam eksplorować miasta endu. No właśnie miasta endu będziemy latać elytrom na timelapsie i szukać dodatkowych zapasowych elek. Więc widzimy się po timelapsie.
Witam Was po dosyć długiej wyprawie do Endo. Udało nam się dosyć sporo rzeczy zdobyć. Jak sami widzieliście, no oczywiście nagranie timelapse'a troszkę później włączyłem. No ale ogólnie tam mogliście zobaczyć, co ja zdobyłem. No dosyć sporo elytr, przydadzą się, zapasy są. Taki był cel tego odcineczka. No i co, no... Mogę wam jeszcze pokazać, ile dokładnie i sobie możemy podsumować wyprawę. Inwentory. Proszę bardzo, ile tutaj mamy elytr? Zliczmy te elytry może. Raz, dwa, trzy. No, 12 chyba, tak? Nie. 9 elek. No to nieźle. Właśnie, ten trading hall trzeba będzie kiedyś skończyć. Myślę, że z niego nie będziemy chyba korzystać, no ale... Nie, może nam inne krawciokowie zobaczymy resztę tu w tym domku villagerskim. Tak. Ojej, to villager był. Czyli tak, mamy ogółem 9 elek. Tutaj mamy 12 diamentów, to było kupione, ale tak, diamenty, trochę emeraldów tutaj było. I co, i jeszcze zobaczmy, bo chyba w tym szalkerze, albo w tym, w tych surowcach. O, tu jeszcze było troszkę diamentów, jakieś zbrojki. Czyli tak, mamy 15 diaksów. Tu mamy trochę też emeraldów, diamenty, złoto. I to jest ogólnie to, co zdobyliśmy. No nie jest to jakiś zadziwiający, oszałamiający widok. No ale... No i jedną iglicę, wzór kowalski. Więc tak by się to prezentowało. Sobie też arkady zbiorę. No i co? Widzimy się w następnym odcinku z livesmc.pl. No i co? I trzymajcie się. No i cześć.